komisja wyborcza zakończyła przeliczanie głosów i podała następujące wyniki. Partia Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 46,7%, co daje 249 mandatów w Sejmie i 77 w Senacie. Współpracy z rządem. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że posłowie mniejszości nie są jedynie dekoracją i też tworzą nasz parlament. Dlatego też przypominam tutaj artykuł 1. Pierwszego rozdziału Konstytucji Polski. Państwo polskie jest Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita to inaczej rzecz publiczna. Kraj wszystkich obywateli. Nie tylko rodowitych, otwarta na wszelkiego rodzaju tradycje, na inne kultury. Nawet jeżeli rządy większości z naszych sąsiadów z bardziej lub mniejszej znaczących powodów nie potrafią uznać granic Rzeczpospolitej. Nie powinniśmy za to obwiniać ludzi i ich narodowości. Dlatego też, panie marszałku, wnoszę o 5 minut przerwy, aby pan poseł z linii Stronnictwa Narodowego mógł się uspokoić i żebyśmy mogli na spokojnie głosować. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o upowszechnieniu szczepień na choroby zakaźne, to jest tężec oraz krztusiec, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 288 posłów, 189 zagłosowało za, 83 zagłosowało na przeciw, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm ustawę przyjął. Obejmując urząd prezydenta miasta wojewódzkiego Lwów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować tylko dla dobra publicznego, i pomyślności mieszkańców miasta Lwów. Tak mi to pomógł Bóg. A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Stanisław Michajlowicz, Ostrowski, tu żywot? Tak, to ja. Z wieszczami na wychod! To znaczy za 5 minut i na zewnątrz. Co byś tak mocno? Wyrok w imieniu Związku Socjalistycznych Republiki Radzieckich, Kolegium Sądu Najwyższego Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej po rozpoznaniu sprawy Stanisława Ostrowskiego wobec popełnienia przestępstwa z grupy skrajnej działalności antyradzieckiej uznaje go za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzam karę 8 lat w obozie pracy. Towarzysze, znajdujecie się w punkcie regionu krasnojarskiego. W tym miejscu nie grzeje się ławy w celi. Ciekawa praca dla Związku Radzieckiego, a przede wszystkim zmiana na lepszych obywateli. Z tej pracy będziecie rozliczani. Każdy z was dostanie swój przydział. Jeśli wykonacie dobrze swoją pracę, będziecie mieli co jeść. Jeśli nie, spotka was odpowiednia kara. Zrozumiano? Tak. Pożąsta. Stanisław Michajłowicz Ostrowski? Tak, to ja. Na podstawie układu Sikorski-Majski z dnia 30 lipca 1941 zostajecie poddani amnestii. Także cieszycie się, towarzyszu. Jesteście wolni. Panie doktorze, panie doktorze. Został postrzelony ze mną i chyba nie oddycha. My, działając na rozkaz cesarza Japonii, rządu japońskiego i japońskiego dowództwa cesarskiego, przyjmujemy niniejsze postanowienia kapitulacyjne, zawarte w deklaracji podpisanej przez rządy Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii, a później przez Związek Radziecki w Poczdamie.
niniejszym ogłaszamy przerwanie działań wojennych oraz zdemobilizowanie armii cesarskiej. Ludzie, koniec wojny! Obejmując stanowisko następcy. Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd będę sprawować. Tylko dla dobra publicznego. Tylko dla dobra publicznego. I pomyślności ludu polskiego. Tak mi wiadomo zbyt. Thank you.